Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Aneta Szafałowicz, jestem radcą prawnym, mediatorem, ekspertem SWLEX. W cyklu naszych krótkich spotkań na tematy prawne chciałabym dzisiaj poruszyć temat kontraktów menedżerskich. Wielu naszych klientów, przedsiębiorców, właścicieli spółek zastanawia się często, w jakiej formie najlepiej powierzyć zarząd przedsiębiorstwem. Takie dwie najbardziej popularne formy, najbardziej popularne stosunki prawne to oczywiście umowa o pracę, a drugi kontrakt menedżerski. Kontrakt menedżerski wziął się ze Stanów Zjednoczonych, przyszedł do nas w latach 90. i zyskuje coraz większą popularność z każdym rokiem. I tutaj wskażę na pewne cechy kontraktu menedżerskiego, które faktycznie mogą być korzystne z punktu widzenia spółek, właścicieli tych spółek. Po pierwsze, na pewno mniejsze koszty zatrudniania menedżera w stosunku do umowy o pracę. To jest chyba dla wszystkich dosyć oczywiste. Ale jeśli chodzi o takie już mniej widoczne na pierwszy rzut oka korzyści, to mamy tutaj na pewno większą swobodę działania menedżera. Ponieważ, tak jak powiedziałam, nie jest on pracownikiem, nie podlega pod prawo pracy, pod kodeks pracy, nie podlega też poleceniom bezpośredniego przełożonego, nie podlega niczyjemu kierownictwu, więc ma tutaj dużą swobodę działania. Ma możliwość podejmowania decyzji, prowadzenia projektów itd., itd. Z dużą swobodą działania menedżera wiąże się też atut w postaci elastyczności czasu pracy, ponieważ menedżer pracuje zadaniowo, można powiedzieć. Nie jest rozliczany z konkretnych godzin, które poświęcił, tak jak pracownik, ale z wykonania konkretnego działania. Czyli po prostu, mówiąc wprost, z wyników, które osiąga przedsiębiorstwo. Również z osiąganiem tych wyników wiąże się sposób ukształtowania wynagrodzenia, ponieważ tutaj nie ma minimalnego wynagrodzenia, nie ma ochrony wynagrodzenia, nie ma prawa do urlopu, czyli nie ma tych wszystkich zapisów z kodeksu pracy. Strony mogą sobie dowolnie to kształtować. Najczęściej menadżer otrzymuje stałe wynagrodzenie w jakiejś kwocie plus dodatkowe, zmienne, zależne od wyników, jakie osiąga spółka. Jest to też taki element motywacji, powiedzmy, który ma zmotywować do lepszego zarządzania przedsiębiorstwem. Ponieważ zarząd na podstawie kontraktów menedżerskich często powierzany jest w ręce profesjonalistów, osób, które trudnią się tym na co dzień, które mają wiedzę, doświadczenie, profesjonalne przygotowanie, wykształcenie w tej dziedzinie. I jeśli chodzi jeszcze o takie istotne cechy kontraktu menedżerskiego, to z większą swobodą, z większą władzą menedżera jest związana, jak to zwykle w życiu bywa, większa odpowiedzialność. Menadżer odpowiada całym swoim majątkiem, bez ograniczeń, co do zasady, oczywiście, bo te zasady można, te reguły odpowiedzialności można w umowie zmodyfikować, ale zasadą jest, że odpowiada na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego, na zasadzie winy, za utracone korzyści, jak i za szkodę rzeczywistą. Także w umowie, w kontrakcie menedżerskim można te zasady oczywiście zawęzić bądź też rozszerzyć, można je modyfikować w zależności od tego, jak strony chcą ten stosunek prawny sobie wzajemnie ułożyć, ale no, generalna reguła jest taka, że jest tutaj odpowiedzialność majątkiem w sposób nieograniczony. Czyli nie tak jak w przypadku pracownika, który odpowiada do 3-miesięcznego wynagrodzenia, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej. To są takie, powiedzmy, najbardziej istotne postanowienia. Kontrakt menedżerski to jest umowa nienazwana, czyli nie ma jej uregulowanej w kodeksie cywilnym, tak jak umowa o zlecenie, umowa o dzieło czy umowa agencyjna. Więc strony tutaj mają też dużą swobodę kształtowania postanowień umownych. To, na co jeszcze zwróciłabym uwagę, to na dodatkowe postanowienia umowne, ponieważ na pewno w kontraktach menedżerskich warto zawrzeć takie postanowienia jak zakaz konkurencji, jak klauzula poufności, ponieważ menedżer z racji tego, czym się będzie zajmował, no ma dostęp do istotnych informacji i finansowych, i tajemnicy przedsiębiorstwa, więc na pewno warto te aspekty uregulować. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie ogólne cechy kontraktu menedżerskiego. Oczywiście ukształtowanie tej umowy zależy w dużej mierze od potrzeb i oczekiwań stron wzajemnych. Co jest właśnie też jeszcze bardzo ważne, o czym nie powiedziałam, to, że w przypadku kontraktu menedżerskiego strony są przynajmniej z założenia równoważne.
To nie jest tak jak w przypadku umowy o pracę, gdzie pracownik jest tą stroną bardziej chronioną, bardziej uprzywilejowaną. Kontrakt menedżerski układają dwie równoważne strony, mogą negocjować, przynajmniej tak jak powiedziałam w założeniu, oczywiście łączące je relacje. I no, my doradzamy, żeby zrobić to w sposób przemyślany, żeby zawrzeć wszystkie istotne postanowienia. Na koniec jeszcze powiem, że też fajną praktyką z mojego punktu widzenia jest to, aby zawrzeć w kontrakcie menedżerskim obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla menedżera. Jest to, myślę, na pewno takie dobre rozwiązanie i z punktu widzenia spółki, i z punktu widzenia menedżera. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia następnym razem.